Hej kochani, dziś jest już sobota, więc witam Was w nowym vlogu. Dziś znowu Wam pokażę nowy, inny przepis, żeby przygotować makaron. Też bardzo, bardzo prosty, więc nie będziemy dużo tego potrzebować. Zaraz Wam pokażę, co potrzebujemy. To jest naprawdę, naprawdę proste, więc zaraz Wam pokażę. Do naszego przepisu potrzebujemy anchois, takie w oleju, około 30 gram, może nawet mniej. Do tego by się używało spaghetti, ale ja wolę tagliatelle. I do tego jeszcze będzie olej i będzie jeszcze czosnek. Zaczynamy. Więc pokroiliśmy anchois. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że do tego przepisu potrzebujemy bułkę tartą. Zobaczycie zaraz dlaczego. Więc tutaj dodajemy wodę, znaczy olej na patelni i do tego powinno się dodawać czosnku. Przez to, że mój mąż nie lubi za bardzo takiego świeżego czosnku, to ja używam taki liofilizowany czosnek i on w środku ma też pietruszkę. Ja użyłam tylko połowy tego, żeby dodać smaku, a później dodajemy właśnie anchois. Tutaj nam się woda gotuje, więc dodajemy trochę wody. No teraz będą się gotować. Około 10 minut. Co do bułki tartej, to tutaj też dodajemy trochę oleju i do tego dodajemy właśnie bułkę. No jeszcze też musi gotować. Więc bułka tarta już jest gotowa, bo taka brązowa się zrobiła. Ja dodałam tutaj jeszcze trochę wody, bo po prostu musicie to sprawdzić, czy to po prostu się dobrze ugotuje. No. A w międzyczasie to nasza woda się ugotowała, więc wrzucamy makaron. Tu
tutaj ten makaron, no musi gotować tak trochę mniej niż normalnie. Ja teraz dodaję tak ciut soli, ale nie dużo, bo anchoa już są bardzo solone. Jakieś 3 minutki. Nasze 3 minuty już minęły. Wyłączamy ogień. I od razu stąd bierzemy nasze tagliatelle, czy spaghetti, cokolwiek będzie Wam się chciało. I od razu tutaj dodajemy do patelni, gdzie jest nasz sos. Bo nasza woda tutaj będzie nam jeszcze potrzebna, więc... Wyłączam ognia. I teraz wymieszamy. Trochę naszej bułki tartej i mieszamy dalej. Wyłączamy. Proszę bardzo, makaron gotowy. Dzień dobry kochani, jest już niedziela. Jest 10:10, ja już umyłam sobie głowę i zaraz zrobię sobie śniadanie, bo dziś idziemy trochę na miasto. Kochani, jest już piąta. Wróciliśmy z miasta, zjedliśmy obiad. Teraz Giuliano śpi, więc nie będę mówić za głośno, ale chciałam Wam pokazać, co kupiłam w Zarze Home. Więc tutaj jest, są moje zakupy. Daję się tutaj do sprzedaży. Więc znalazłam takie. Takie cudowne kubki, filiżanki, nie wiem nawet jak je nazwać, do lodu. Kupiłam ich 4, one kosztowały 8 euro, ale ja zapłaciłam za nie 6, więc mały wyprzedaż, ale bardzo fajne kubki i mam ich. Jeszcze coś innego kupiłam w innym sklepie. Pokażę Wam tutaj. Od razu rozpakuję. Sklep, w którym kupiłam to coś, to się nazywa Casanova. Przezroczysty coś i będę w nim zachowywać
schować, znaczy swoje lakiery. O, muszę zmienić swój też lakier, bo już nie mogę się na niego patrzeć. Więc takie coś, i on kosztował całe 5 euro. Więc tak, jeszcze raz pokazuję mam nazwę tego sklepu. Kochani, oglądam właśnie YouTube'a i oczywiście wpadłam na pomysł świetny Ani, co za szycie, na zrobienie samej bralet, czyli to właśnie co szukałam. Ja bym tego trochę zmieniła niż ona zrobiła, ale chyba się na to skuszę. Pokażę Wam. O, tutaj widzicie, teraz Wam pokażę, jak to wyglądało na początku. O. O, takie coś. Więc Aniu, dziękuję. Bardzo dziękuję. No jak widzicie, pranie chodzi w łazience. My zaraz idziemy coś zjeść z mamą i z bratem Julka, to znaczy Giuliano. I tak, idziemy na pizzę. A dziś jak Giuliano spał, to zdecydowałam się umyć tych, bo już po prostu były takie zakurzone, że nie mogłam je normalnie umyć czy nic, więc po prostu brały prysznic. I im to nic nie szkodzi, bo to są takie, że na zewnątrz można ich używać, to są z Ikei oba, więc teraz się suszą powolutku. Witam Was w nowym dniu. Jest już poniedziałek, czyli ostatni dzień długiego weekendu. Ale dzisiaj jest taka dosyć ładna pogoda, więc na pewno wychodzimy gdzieś. Pójdziemy. I nic. Zjem śniadanie, czyli ostatni kawałek mojego tortu. Nie dałam Wam przepis, to jest bardzo prosty. To jest... tak, tutaj mamy 250 gram ciasteczek, takich normalnych jak petitki, mieszane ze 100 gramem rozpuszczonego masła. Miesza się wszystko razem i zostawia się w lodówce. A masa tutaj jest zrobiona z śmietaną, taką, którą się używa do bitej śmietany. Jest 200 gram, chyba, 200 gram. 100-120 gram jogurtu. Ja używałam jogurtu naturalnego, białego, bez laktozy, ale można tutaj dodawać greckiego jogurtu i w jakim smaku. Ja po prostu dałam taki normalny, a ta śmietana, co używacie do właśnie do bitej, to powinna być już z cukrem, a do tego dodałam jeszcze 25 gram cukru waniliowego. I tak po prostu. To jest moja kawka w polskim kubku. I tak, smacznego. Thank you.
Hej kochani, jesteśmy już od wielu godzin tutaj w jednym z najpiękniejszych miejsc, które mamy tutaj niedaleko Turynu. Miejscowość nazywa się Reggia di Venaria Reale. To jest po prostu takie zamek, coś pomiędzy zamkiem a willą tak naprawdę, która kiedyś była wybudowana przez rodzinę Savoia i jest tu naprawdę bardzo ładnie i od dawna ją zrestaurowali z, no nie wiem ile lat temu, ale no nie więcej niż 10. Jak ja byłam mała tutaj, to było cała budowa i w ogóle ten cały budynek był do remontu cały czas i był po prostu w niewyobrażalnej kondycji, a teraz właśnie wyrestaurowali wszystko i w środku można właśnie iść po całej willie, zamku, jest tam opowiadana cała historia w środku, ale są też wystawy różne i żeśmy dzisiaj poszli zobaczyć właśnie całą stabilną, znaczy stacjonarną wystawę, czyli tą o budynku, na którym, w którym jesteśmy, i tą od która jest dedykowana fotografii Steve McCurry. Wystawa bardzo ładna, ale opowiem ją o niej może w innym filmie, ale bardzo ładna, więc jeżeli przyjedzie do Was taka taka wystawa, to po prostu idźcie, bo warto, na pewno warto, naprawdę warto. A teraz jesteśmy w ogródkach, bo tutaj jest strasznie duży, duży ogródek, po prostu park tutaj po prostu jest, który jest porównywalny do tego, co jest w Paryżu, w Versailles. To jest bardzo podobne do tego, co tam jest, nawet styl jest podobny i też ten park, te wszystko jest tak zrobione, żeby to wyglądało jak po prostu włoski park, o, można tak powiedzieć. Więc tu jest bardzo ładnie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj około 12, jest 5 i już jesteśmy trochę zmęczeni, ale po prostu jeszcze wszystko nie zobaczyliśmy, więc można tutaj naprawdę spędzić cały dzień, nawet żeśmy obiad jedli w środku, znaczy lunch, bo żeśmy jedli kanapkę, ale jak dla nas to obiad, więc tak, teraz zwiedzamy właśnie te wszystkie, ten cały park i potem już wychodzimy, jedziemy do domu, bo jest już naprawdę, żeśmy tutaj dużo czasu spędzili, a cieszymy się, bo myśleliśmy, że będzie strasznie, będą straszne tłumy, tłumy tutaj, ale wydaje się, że jest mało ludzi. Na takie większe pomieszczenie to mało ludzi, to tak nie absolutnie, bo po prostu nie widać ich wszystkich, ale żeby zwiedzać właśnie, to nie ma tak, że tak dużo ludzi jest koło ciebie, więc bardzo, bardzo fajnie. Pogoda jest superancka po prostu, bo jest ciepło, ale wieje trochę wiatr. Znaczy, jest, jak jest ciepło i wiatr nie wieje, to jest już bardzo gorąco. Ale prawie cały czas wieje wiatr, więc można wytrzymać. Szkoda tylko, że właśnie przez to, że odnowili to wszystko i nawet ten, tego parku odnawiali, to drzewa jeszcze są malutkie, więc nie we wszystkich punktach jest cień po prostu, więc znaleźliśmy tutaj taki mały kawałek cieniu i siedzimy tutaj chwilkę, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. A, pokażę Wam jeszcze, kupiłam tutaj, żeby wziąć, nosić wszystko ze sobą, taką shopper bag i tu jest napisane właśnie imię miejsca, gdzie jesteśmy, La Venaria Reale. Więc tak, bardzo, bardzo fajne miejsce, bardzo polecam, jeżeli przyjeżdżacie do Turynu, bardzo, bardzo polecam. Więc my zwiedzamy dalej, a my się zobaczymy później.
weekend dobiegł końca, więc już się z Wami żegnam. Wróciliśmy po prostu do domu, padnięci. Nam nogi bolą strasznie, bo wczoraj też żeśmy dużo zwiedzali w mieście. Mam trochę opalone nogi, tak ciut, ale nieźle. I po prostu żeśmy jedli kolację i tyle. Nie wiem jeszcze, kiedy będzie ten vlog, bo jeszcze mam zaległy, który muszę Wam wrzucić, ale wrzucę jutro, czyli jak będziecie tego oglądać, to już zobaczyliście. I tak, tyle, po prostu. Dziękuję jak zwykle za oglądanie, a my się zobaczymy w następnym filmie. Pa!